Tym razem kolejny odcinek recenzji perfumowych i jako cel wzięłam sobie zapach od marki Le Parfum de Rosine, to jest zapach Diabolo Rose. Jak wiadomo, jest to marka poświęcona róży, praktycznie cała działalność tej marki to zapachy różane, róża w połączeniu z różnymi rzeczami, na przykład róża w połączeniu z fiołkiem, taka szminkowa róża Le Parfum de Rosine, które pokazywałam, które zresztą mam, który ma taką wersję z różową, powiedzmy. Tu mam taką wersję zieloną. Takie bardziej, powiedziałabym, słodsze klimaty jest La Rose de Praline, kaszmirowa róża. Piękna, taka głęboka, ogrodowa róża Ecunde Rose. Są takie lżejsze, tam jest chyba Lotus Rose, jest chyba róża, to jest te letnia. No, mnóstwo tak naprawdę zapachów różanych. Jest róża z morza, Rose de la Mer. Jest z anyżem, zefir. No, tak naprawdę mówię, mnóstwo zapachów różanych. Rosa flamenka z kwiatem pomarańczy. Czyli przeróżne połączenia róży z czymś, z różnymi kwiatami, nie wiem, z owocami, z jakimiś nutami lżejszymi. Ten zapach, Diabolo Rose, może powiem tak, w ogóle zapach... Nie sprawdzając nut, tak po nazwie, według mnie nazwa jest dosyć myląca i chyba jest zła na ten zapach. Dlatego, że sugeruje jakąś taką właśnie diabelską różę. Może inaczej, jak sprawdzałam tłumaczenie, to chyba to Diabolo to ma znaczyć coś innego, ale Polak, jak usłyszę Diabolo Rose, to tak sobie skojarzę. Jaki jest zapach? Zapach jest niesamowicie kobiecy, niesamowicie esencjonalny, jest romantyczny, jest jak podmuch taki wiatru z ogrodu różanego. Jest to przepiękne połączenie właśnie róży z nutą mięty. Róża i mięta to po prostu duet, który gra cały czas po prostu w tym zapachu. Jest po prostu przepiękny zapach. I ja uwielbiam te flakoniki z tymi właśnie... No, fajnie to wszystko wygląda, w ogóle uwielbiam tą markę, jeszcze w mojej miejscowości była Quality w innym miejscu, to ta marka była dostępna, była w gablocie, była taka gablota różana i ja po prostu tą markę uwielbiałam. Można się przyczepić, że zapachy w pewnym sensie cały czas są podobne, bo ciągle róża, ale tak naprawdę ta marka pokazuje, jak odmienna może być róża i jak różę można poznać na mnóstwo sposobów, na sposób właśnie taki typowo różany, na sposób taki bardziej pudrowy, na sposób bardziej zwiewny, lekki, mocny, mocny, słodki, no tak naprawdę właśnie w ten sposób. Któryś z zapachów w ogóle pamiętam chyba... Chyba kaszmirowa róża. Pamiętam go taką właśnie słodką różę, trochę w klimatach Parfumeria Generale tej trzynastki, czyli Rose Brûlée. Więc no, tak naprawdę mówię, cudowna marka. W ogóle ja tą miałam wcześniej Zefira, wymieniłam. Cały czas nieodmiennie mam właśnie La Rose de Rosine. Mam też odlewkę Ecume. Z flakonu właśnie z dosyć niedawnych nabytków właśnie jest to Diabolo Rose, a w ogóle teraz jest taka fajna promocja, chyba jeszcze ona jest w Quality Micellar, właśnie ona weszła chyba wczoraj, że właśnie jeden zapach, dwa w sumie w cenie jednej, tylko że nie można wybierać tych samych, tylko właśnie wybiera się sobie jakiś zapach i drugi zapach można wziąć w tej samej albo niższej cenie właśnie w prezencie, więc no tak naprawdę rewelacyjna promocja, szkoda po prostu tylko, że je... Ja jestem na odwyku i, no i staram się po prostu ograniczać. Ja też dużo różnych zapachów różanych mam, więc u mnie to też już jest tak, że ja już pewne takie swoich ulubieńców z tej marki mam, ale przypuszczam, no, ja kupiłam w miarę takiej standardowej cenie, ciut niższej niż standardowa cena, ale tak bliskiej standardowej to Diabolo Rose. Natomiast no teraz to można było w sumie mieć za pół ceny. No ale cóż, takiej rzeczy się nie przebici, aż takiej promocji. Ale na promocji za to będę, z promocji będę mieć w sumie inne dwie róże. Róże, którą zawsze chciałam poznać, właśnie tą różę z morza oraz, nie wiem dokładnie, jak to się pisze, Poussière. To jest takie róża, śliwka, taki w sumie podobno najmniej różany zapach tej marki, ale niesamowicie trwały, niesamowicie taki właśnie charakterystyczny, charyzmatyczny. Więc oczywiście te dwa też zrecenzuję, jak się pojawią. Wtedy może zrobię po prostu filmik o marce Le Parfum de Rosine, już tak bardziej szczegółowy. Teraz tylko wspomniałam o takich różnych akcentach, ale tak jak mówię, wyjątkowe zapachy. Twórcą tego zapachu jest François Robert i to jest w ogóle twórca tego zapachu. La Rose de Rosine, który mam w postaci flakonu. Również
również Ecume de Rose, które mam, którego mam odlewkę. I tak naprawdę tam chyba i róży tej Homme, tej męskiego zapachu tej marki. Dużo, dużo różnych zapachów właśnie różnych w twórczości tego twórcy. Między innymi właśnie działalność dla marki Le Parfum de Rosy. No, dla mnie ta marka jest cudowna, ma takie przeurocze flakoniki, takie trochę jakby z innych czasów. Takie właśnie sznureczki. Różnią się po prostu, one tak jak mówię, mają takie właśnie wygrawerowane R i właśnie różnią się kolorystyką. Tak jak mówię, La Rose de Rosine ma kolorystykę taką trochę w różu, taka zieleń powiedzmy, powiedziałabym taka trochę nieco szmaragdowa. Dokładnie przyjrzałam się, jakie tam będą miały wersje, te, które przyjdą. Zephyr i jego sznureczek, niestety już nie pamiętam tej wersji. Dziękuję za uwagę.